zdarzy się tutaj. Więc kiedy widzisz atak 500 metrów od ciebie, to z pewnością jest poruszające. Pustki są, nie? Ludzie się boją, siedzą w domu, nie wychodzą. No i strach, nie? Bo nie wiadomo, kiedy znowu może zaatakować. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Połączenie. 14.26, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Łukasz Pawłowski z tygodnika internetowego Kultura Liberalna. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy, proszę Państwa, mówili o wizycie Baracka Obamy w Hanoi, w Wietnamie. Wizycie długiej i wizycie, myślę, bardzo istotnej z wielu względów. Ta wizyta dzisiaj się kończy, została zaplanowana na 3 dni. No i pytanie, w jakiej jakby sprawie Barack Obama udał się do Wietnamu? Tu mamy oczywiście kilka wymiarów. No, takim symbolicznym gestem, chyba najszerzej komentowanym, będzie zniesienie embarga na handel bronią pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wietnamem. No to symbolicznie oczywiście pomiędzy państwami, które jak wiadomo zaangażowane były w bardzo krwawą i kosztowną dla Stanów Zjednoczonych wojnę. Aczkolwiek sam ten gest aż tak wielkiego znaczenia nie ma, pisze amerykańska prasa, bo Wietnamczycy i tak wolą kupować na przykład broń od Rosjan, która jest znacznie tańsza. To ma jednak wymiar symboliczny o tyle, że pokazuje poprawę stosunków, no i adresatem tego tej wiadomości wysłanej przez wizytę Baracka Obamy są oczywiście Chiny. No właśnie, Chiny, które mówią o tym, że liczą na rozwój relacji Stanów Zjednoczonych z Wietnamem, że to będzie sprzyjało stabilności. Ale jak rozumieć tą stabilność? No, tutaj amerykańska prasa pisze, że wizyta Obamy ma przede wszystkim trochę pokazać Chinom, że Stany Zjednoczone nie mają zamiaru wycofywać się z Azji Południowo-Wschodniej, co ma być z kolei sygnałem dla Pekinu, żeby trochę powstrzymać swoje ambicje terytorialne i ambicje dominowania w tym regionie. Problem polega oczywiście na tym, że Barack Obama, jak wiemy, kończy swoją prezydenturę niedługo. No a większość kandydatów, którzy jeszcze liczą się w wyścigu wyborczym, no to nie są kandydaci, którzy popieraliby bardzo aktywną politykę w tym regionie. No bo i Donald Trump, i Bernie Sanders, który jeszcze jakieś tam teoretyczne szanse na sukces ma, to są raczej izolacjoniści, oczywiście z różnych powodów, ale nie są to politycy, którzy zwiększaliby zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w tym regionie. Jakąś nadzieją jest oczywiście Hillary Clinton, która jako sekretarz stanu była częstym gościem w Azji Południowo-Wschodniej, aczkolwiek i ona już jakiś czas temu wycofała swoje poparcie dla umowy o wolnym handlu, którą Stany Zjednoczone podpisały z krajami regionu, w tym z Wietnamem, ale która jeszcze nie jest ratyfikowana. Więc ta wizyta Obamy jest jakimś taką próbą poprawy relacji i zapewnienia sojuszników w tym regionie, że Stany Zjednoczone nadal będą tam aktywnie zaangażowane. No ale w kontekście tego, co dzieje się w amerykańskiej polityce wewnętrznej i takim zwrocie w kierunku raczej izolacjonizmu, ona traci trochę na znaczeniu. To znaczy trudno Obamie przekonać swoich partnerów, że kolejny prezydent będzie również starał się te relacje podtrzymywać na takim intensywnym poziomie. A obawa jest taka, że oczywiście, już ostatnie zdanie, że jeżeli tylko Stany Zjednoczone wycofają się z tego regionu, no to w tę próżnię natychmiast wejdą Chiny, czego wiele państw, Korea Południowa czy Japonia, bardzo się obawia. Financial Times komentuje tą wizytę następująco. Zniesienie embarga na broń mogłoby zostać wykorzystane przez Chiny jako potwierdzenie ich tezy, że Stany Zjednoczone prowadzą do militaryzacji regionu, a także groziłoby prowokacją Chin w czasie, gdy Trybunał w Hadze ma ocenić zasadność roszczeń tego kraju do wód, które Filipiny uważają za swoje. Barack Obama, zażegnując dawne konflikty, musi uważać, by nie rozniecać nowych.
Ta wizyta też ma być sygnałem, no ma być sygnałem dla Pekinu i tego nikt nie ukrywa, żeby też powstrzymywał trochę te swoje apetyty. Aczkolwiek patrząc z perspektywy Chin, tak jak wspomniałem, chyba nie trzeba się nią aż tak przejmować, bo wiele zależy od tego, kto zwycięży w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych za kilka miesięcy. Jeżeli, no miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale gdyby tylko był to Donald Trump, no to formułowanie jakichkolwiek przewidywań czy prognoz dotyczących amerykańskiej polityki zagranicznej jest, no będzie bezpodstawne czy bezprzedmiotowe, bo nic o nim nie wiemy i nie wiemy, jak się zachowa. Znany jest, czy w Azji Wschodniej dużo się mówiło o tej wypowiedzi Trumpa, kiedy stwierdził, że Stany Zjednoczone po prostu za dużo wydają na swoje zaangażowanie w świecie i takie kraje jak chociażby Japonia powinny więcej się dokładać czy więcej płacić Stanom Zjednoczonym za ochronę. No to oczywiście wywołuje strach w tym regionie. Dlatego ta wizyta Obamy ma być z jednej strony takim uspokojeniem, z drugiej strony sygnałem wysłanym do Pekinu. No ale tak jak mówię, ten sygnał nie jest równie mocny, niż byłby, dajmy na to, kilka lat temu, kiedy Obama miał przed sobą jeszcze długi czas urzędowania. Czy można sądzić, że ta wizyta rzeczywiście zostanie przyjęta po stronie Wietnamu jako takie nowe otwarcie? To znaczy, czy to jest w ogóle sytuacja, która coś takiego przewiduje, jeśli można powiedzieć? Nie, tutaj oczywiście padły słowa, zależy co pan rozumie przez nowe otwarcie. Jeżeli chodzi o demokratyzację Wietnamu, to raczej nie. Oczywiście padły takie słowa o konieczności poszanowania praw człowieka i pójściu w kierunku takim demokratycznym, ale to jest raczej rytuał, wydaje mi się, niż słowa, za którymi pójdą jakieś rzeczywiste czyny, czy to po stronie amerykańskiej, czy wietnamskiej. Ta wizyta, warto też wspomnieć, jest rewizytą w pewnym sensie, bo rok temu szef Komunistycznej Partii Wietnamu był w Waszyngtonie i już rozmawiano o tym przeciwdziałaniu tej postępującej dominacji Chin w regionie, ale żadnych zmian takich wyraźnych, politycznych, ja bym się nie spodziewał. To raczej kolejny taki element bardzo realistycznej polityki Obamy, który stwierdza, że w przypadku relacji z takimi krajami jak Kuba, czy jak właśnie Wietnam, no utrzymywanie zimnych, chłodnych relacji i utrzymywanie jakichś zakazów w handlu czy różnego rodzaju sankcji nie przynosi pozytywnych rezultatów. W związku z tym, jeżeli coś nie działa od kilkudziesięciu lat, no to trzeba spróbować innego, takiego bardziej pragmatycznego podejścia. Tak jak mówię, zarówno ocieplenie w relacjach czy otwarcie relacji z Kubą, jak i pewne ocieplenie w relacjach z Wietnamem mają ten cel. Z tym, że w Wietnamie dochodzi ten słoń w pokoju, którym są oczywiście Chiny i które coraz bardziej chcą odgrywać coraz większą rolę w regionie, bo do tej pory jednak Chiny koncentrowały się przede wszystkim na własnym rozwoju. Teraz ta rola międzynarodowa coraz bardziej rośnie, co budzi niepokój amerykańskich sojuszników. Dziękuję bardzo. Łukasz Pawłowski, tygodnik internetowy Kultura Liberalna. 14.35, za chwilę informacje. Program przygotowała Olga Tanajewska, a realizował Krzysztof Woźniak. Połączenie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Na stoleci, no. Na widzenie.